Chry się. Muszę ją znaleźć. Muszę ją znaleźć. Wiem, że masz zapał. Spokojnie, możesz się poddać. Nie ma w tym nic złego. Trudno. To nie w twoim stylu, tak? Możesz spróbować błagać. Pierdol się! Myślisz, że mnie znasz? A? Coś ci powiem. Nie masz pojęcia, do czego jesteś zdolny. Ej! Dosyć! Przestań! Nie, nie dotykaj! Przestań! Popatrz! To ja! Jestem! 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 Spójrz! Jestem! On chciał mnie! Malutka! Już dobrze! Już dobrze! Joel! Już po wszystkim! Słyszysz mnie? Nie. Co? Zobacz. Szpital. Cel naszej podróży. Dobra, chodźmy. Eli, czujesz ten wiaterek? W takie dni siedziałem na werandzie. Grałem na gitarze. Jak już to wszystko się skończy, nauczę cię grać. Tak, myślę, że ci się spodoba. Co ty na to? Boże. Śliło mi się, że leciałam samolotem. Tak? Tak, opowiedz mi. Więc leciałam wielkim samolotem pełnym ludzi. I wszyscy krzyczeli, bo samolot spadał. A poszłam do kokpitu i otworzyłam drzwi. Pilota nie było. Złapałam za stery, ale przecież nie umiem pilotować samolotu, nie? I obudziłam się sekundę przed zderzeniem. Nigdy nie byłam w samolocie. Czy to nie dziwne? Wiesz, sny zazwyczaj są pokręcone.
Zobacz. Kolejne miasto, kolejna opuszczona strefa kwarantanny. Jest szpital, o którym wspominał ten świetlik. Chodźmy, mała. Może pójdziemy tędy, co? Możemy użyć drabiny. Proszę bardzo. Eli? Eli! Co? Drabina. Szybko. Tak. Okej. Co to? Co to do cholery? Czy ja dobrze widzę? Szybko! Co chodzi do licha? Widzisz ją? Nie spójrz jej. Dobrze, dobrze. Co robisz? Nie bój się. No chodź, chodź. Hej, zwierzaku. Szybko, chodź. Śmiało. Zwolnij, mała. Zadowolona z wyprawy? Ja
Raz bywa lepiej, raz gorzej. Ale... przynajmniej widok mamy dobry. Nie musimy tego robić. Wiesz o tym, tak? Mamy jakąś inną opcję? Wrócić do Tomiego i skończyć z tym wszystkim. Po tym, co razem przeszliśmy? Po tym, co zrobiłam? To wszystko jest po coś. Posłuchaj, wiem, że chcesz dobrze, ale nie mamy wyboru. Jak już będzie po wszystkim, pójdziemy tam, gdzie chcesz, okej? Nie mam zamiaru cię zostawić. Chodźmy, szkoda czasu. Byłem kiedyś w podobnym miejscu. To znaczy? Gdy wybuchła epidemia, trafiłem do jednego z takich tymczasowych szpitali. Gdzie nie spojrzałem, widziałem cierpiące rodziny. Z dnia na dzień cały świat stanął na głowie. To było po tym, jak straciłeś Sarę. Tak, tak. Ja? Nawet sobie nie wyobrażam, jak musiałeś cierpieć. Straciłeś wszystko. Tak mi przykro, Joel. W porządku, Eli. Joel, mam coś dla ciebie. Proszę. Maria mi je pokazała. Ukradłam je. Chyba się nie gniewasz. Nieważne, jak bardzo próbujesz. Od przeszłości i tak nie uciekniesz. Dzięki. Tym razem wszystko się uda. Czuję to. To znaczy? Będą tam na nas czekać. Świetliki. Jestem tego pewna.
Jest tak dużo. Wiem, nie zatrzymujmy się. Yeah.
Eli, szybko! Zdychaj, skurwo. Ja pierdolę! Ani słowa. Myślisz, że dasz radę zepchnąć tę skrzynię? Okej. Uwaga, leci! W porządku. Już nas nie złapią. Dobrze. Przepłynąłem. Dobra, chwila. Dobra, trzymaj się krawędzi. Tam jest płytko. I kolejne zamknięte drzwi. Dawaj nogę. Okej. Chodź. No, otwórz te drzwi. Uważaj! Eli! Zostaw mnie! Okej. Załatwione.
Udało ci się. Dobra. Wrzucaj samochód. Dobra, wskakuj. Okej. Ostrożnie. Mam cię. Odsuń się! Co? Co się stało? Cholera, drabina oderwała się od ściany. I co teraz? Coś wymyślę. Faktycznie. Dobry pomysł.